Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry w studiu minister Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, CBA bada pan oświadczenie majątkowe, zresztą chyba na pana wniosek, tak? Złożyłem taką prośbę o przeanalizowanie moich oświadczeń majątkowych w związku z publikacjami, które się pojawiły w niektórych mediach dotyczących. Faktu nieumieszczenia w 2012 roku w, w oświadczeniu za rok 2012 dwóch osiemsetnych udziałów w jednej działce i jednej szesnastej udziału w drugiej działce. Uchybienia były, jak sam Pan mówi, bo są to uchybienia. A czego Pan oczekuje od CBA, żeby, żeby powiedziało, czy to miało jakieś znaczenie dla Pana uczciwości? Oczekuję przeanalizowania tej sytuacji. CBA ma swoje procedury, zgodnie z nimi będzie działać. No, to jest pytanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A ja mam do pana pytanie, czy taka nieuwaga wysokiego urzędnika państwowego to jest obojętna czy jednak o nim jakoś tak świadczy nie najlepiej? No jest to roztrzepanie nawet ja nie zakładam, że pan miał złą wolę i chciał coś zataić. No, trudno mówić o chęci y, zatajania y, czegokolwiek, zwłaszcza, że y, wszystkie też y, operacje y, i działania, które są związane z nieruchomościami y, są zawsze prowadzone poprzez przelewy bankowe są od tego opłacane podatki i tak dalej, i tak dalej. Nie Natomiast, no jasne, ale prawo jest prawem. Ale nie, oczywiście, że tak i to jest kompromitujące. I to mogę powiedzieć tylko tyle, że się wstydzę tych uchybnień. Więc, więc wstydzi się pani własnej autokompromitacji. Może nie dużej, ale pięknie tak. pani nie to malutkiej. Tak? Pięknie pani to podsumowała. Dobrze, premier, Donal nie premier, były premier Donald Tusk mówi, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli nic nie ugrał i nie ma powodów do satysfakcji. Podobnego zdania są politycy Platformy Obywatelskiej. Czy jeśli rząd wygrał w Brukseli, to nie było to jednak takie troszkę perusowe zwycięstwo? Dlaczego pyrrusowe no, zwycięstwo? No dlatego, że jak mówią zresztą nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości, w zemście za zablokowanie Timmermansa nie mamy innych wysokich stanowisk. Nawet został został mówiąc kolokwialnie utrącony. Pan profesor Krasnodębski, który się starał o stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Zablokowanie kandydatury pana profesora Krasnodębskiego jest przejawem z jednej strony złamania reguł funkcjonujących, obowiązujących w Parlamencie Europejskim, dlatego że zgodnie z zasadą parytetu pan profesor powinien zostać wybrany na to stanowisko. Z drugiej strony to jest przykład takiego takiej małostkowości, czy też próby odwetu za to, że no pierwszy raz od bardzo bardzo dawna a może w ogóle pierwszy raz w historii premier rzeczpospolitej polskiej był to Mateusz Morawiecki potrafił stworzyć sojusz państw które przeciwstawiły się skutecznie krajom dotychczas rozdającym karty w unii europejskiej opozycja uważa że rząd Prawa i sprawiedliwości w unii europejskiej potrafi blokować a nie potrafi budować Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego potrafi działać na rzecz Unii Europejskiej. Dlatego, że to, ta walka, czy może te zmagania, które toczyły się i były prowadzone na forum unijnym przez premiera Morawieckiego, to nie była walka o to, kto zostanie komisarzem, czy o to, żeby zablokować um, Fransa Timmermansa, kandydaturę Fransa Timmer, Timmermansa, ale to była walka de facto o to, jaka będzie Unia w tej kadencji. Czy to będzie Unia dyktatu największych... Krajów i narzucania ich woli mniejszym członkom Unii Europejskiej, czy to będzie Unia Dialogu, Unia Partnerstwa. Na szczęście dzięki premierowi Morawieckiemu wygrała ta druga koncepcja. Potrafił zbudować wokół Polski, wokół Grupy Wyszehradzkiej we współpracy z Włochami taką koalicję, która zablokowała wybór złego kandydata. Nie złego dla polskiej regionu, ale dla Unii Europejskiej, ponieważ pan komisarz Timmermans jest człowiekiem, konfrontacji, z człowiekiem, który nierówno traktuje poszczególne kraje członkowskie i jego kandydatura byłaby i jego przyjęcie tej kandydatury byłoby złe, obiektywnie złe dla całej Unii Europejskiej. Ale coś z tym partnerstwem jest nie tak właśnie. Tu wracam do tego głosowania w sprawie wiceprzewodniczących Parlamentu Euro Europejskiego. Czyli nie za dobrze się jednak, w, przynajmniej w Parlamencie Europejskim dla Polski ta kadencja zaczyna nawet Donald Tusk zauważył, że socjaliści złamali. Umowy. A dokładnie ja... powiedział, mimo że, mimo zapewnień niektórych socjalistycznych premierów podczas szczytu Unii Europejskiej o zagwarantowaniu geograficznej równowagi w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, Wschód nie jest reprezentowany. To jest rzeczywiście. <laughs> Niedobra sytuacja, kiedy zwyciężają takie pomysły, aby pokazać siłę, czy też narzucić siłowo pewne rozwiązania, bo Unia Europejska u swoich założeń, u swojego zarania miała być związkiem, wspólnotą krajów, które traktują się po partnersku. A żeby to partnerskie traktowanie było możliwe, żeby było rzeczywiste, no, Powinny być reprezentowane wszystkie regiony, powinny być różne kraje, które mają różne, różną specyfikę uwzględnione no w takiej sytuacji, wiemy, o której że, mówimy. Czy teraz już jest, że tak, że tak powiem, po herbacie? Ja mam nadzieję, że tutaj będzie jednak pewna refleksja następowała. Jeśli sama refleksja nie nastąpi sama z siebie, czy powiedzmy część krajów, które próbuje siłowo narzucać swoje pomysły, na tą refleksję się nie zdobędzie, no to wtedy będziemy wykorzystać, wykorzystywać różne narzędzia polityczne, Jakie? takie jak w, czas, w czasie ostatniego szczytu, czyli budować koalicję, która będzie pewne standardy wymuszała. No, w interesie całej Unii Europejskiej jest właśnie partnerskie, wzajemnie traktowanie się wszystkich krajów, niezależnie od ich wielkości i potencjału. Panie ministrze, jeśli chodzi o Polską tekę w Komisji Europejskiej, kiedy się wyjaśni, co to zatyka, może już już wiadomo, tylko jeszcze nie jest podane do publicznej wiadomości. Na no to musimy jeszcze chwilę poczekać. Oczywiście toczą się, tak, tak? toczą się negocjacje. Pan premier mówił, że biorąc pod uwagę sukcesy polskiej gospodarki, na którą wskazują wszystkie możliwe komisje, organizacje czy firmy zajmujące się oceną sytuacji gospodarczej, to wskazują, że Polska tutaj odnosi olbrzymie sukcesy. W związku z tym logicznym byłoby gdyby to była teka związana właśnie z gospodarką, z rozwojem. A partnerzy z Unii Europejskiej podzielają to stanowisko? No to są między innymi opinie Komisji Europejskiej i różnych organów Komisji Europejskiej, że polska gospodarka tak, tak, ale to rozwija czy, się czy, doskonale. Czy rozwój gospodarki powinien skutkować objęciem teki gospodarczej? Tak jak powiedziałem, trwają rozmowy i najlepiej, żeby te rozmowy prowadzili dyplomaci i politycy, a nie, a nie, nie, tutaj, nie żeby tak. te rozmowy były komentowane zbyt szeroko. Ale i tak mediach. są komentowane. Panie ministrze, ustawa dotycząca Westerplatte została wczoraj przyjęta przez Sejm, teraz trafi do Senatu. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, napisała na Twitterze nie poddam się we wtorek posiedzenie Komisji Kultury w Senacie. Ona pewnie odbiera to jako zastosowanie rozwiązania siłowego. Nie wiem, czy to jest nie za daleko. Czy te słowa nie są adekwatne, czy są adekwatne, ale w każdym razie. To było konieczne ta specustawa? Po pierwsze mam wrażenie, że pani prezydent niestety w tej sprawie w kilku innych zresztą również no ulega emocją politycznym, a warto jednak trzymać się faktów i dyskutować merytorycznie. Po drugie, wczoraj w parlamencie, kiedy dyskutowaliśmy na temat tej ustawy, miałem poczucie, że niektórzy parlamentarzyści opozycji całkowicie tracą kontakt z rzeczywistością. No, była przedstawiana ta ustawa jako jakiś rodzaj opresji na Gdańsku, jako chęć zrobienia krzywdy, pamięci o naszej historii i, i, i przykrości gdańszczanom. No, fakty są o... Jakie Jaki jest sedno są takie. tego sporu? Bo to, to jest... Sedno jest takie Przedziwne. tego sporu, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat to miejsce wyglądało w sposób można użyć dużego słowa haniebny. Jeżeli miejsce, które jest symbolem dla wszystkich Polaków, w którym rozpoczęła się Druga Wojna światowa, a Polski żołnierz płacił krwią za to, żeby obronić ojczyznę, walały się śmieci, było pełne jakichś grafiti, były zdewasto... no, Było po prostu no, to miejsce yy, zdewastowane. Jeżeli ja przez wie, kilkadziesiąt ostatni, lat. W, w ostatnim czasie teren został uporządkowany. czyli Jeżeli była przez dobra, ostatnie kilkadziesiąt lat tak się właśnie działo, a teraz rząd proponuje, aby zbudować tam muzeum, aby zainwestować. 100 kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu państwa, aby władze Gdańska uczestniczyły w komitecie honorowym, miały wpływ na ten cały proces, to wydaje mi się, że ocena może być tylko jedna. Pozytywna. Natomiast te osoby, które starają się z tego zrobić awanturę, kierują się jakimiś partykularnymi politycznymi interesami i ja mogę żałować, w razie, że tak ważna sprawa, jak upamiętnienie i... Westerplatte, jest instrumentalnie wykorzystywane przez niektórych ja polityków rozumiem, opozycji. Że, że Miasto Gdańsk będzie miało coś do powiedzenia w czasie organizacji tego muzeum i zagospodarowania terenu. Bo oczywiście, pani, że Pani tak. prezydent została zaproszona do komitetu. Ależ oczywiście że, oczywiście, że tak. Pan minister Selin, który prowadzi ten projekt, mówił o tym wielokrotnie, rozmawiał również wielokrotnie z panią prezydent. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, to nie pani prezydent podyktuje szczegóły związane z tym, jak ma to muzeum wyglądać, ale będzie po partnersku traktowana i będzie będzie na pewno jej głos wysłuchany. Panie ministrze, od kilku dni odważnych polityków Zjednoczonej Prawicy słyszę, że w Katowicach podczas konwencji programowej ma być burza mózgów, a po burzy zazwyczaj wychodzi słońce. Czy dla kogoś, dla jakichś grup społecznych wyjdzie słońce? Będą jakieś nowe programy społeczne, jakieś benefity? Programy wszystkie, które będziemy chcieli proponować Polakom w kampanii wyborczej i później na kolejną kadencję, będziemy przedstawiać w czasie tych wakacji, a nie w czasie konwencji. To jest tak. Tak jak pani zauważyła, burza mózgów. Tam będą ważne wystąpienia, wystąpienia kierunkowe. Y i programowe prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Będzie występował też pan premier Morawiecki, natomiast program będziemy prezentować w kolejnych tygodniach, ale program, a materiały program wypracowane. Ma czerpać z tego, tak, co tam materiały zostanie wypracowane powiedziane, czy już na... zarysy programowe są, a tylko będzie wymagał uzupełnienia. Wie pani, no pewne jakby fundamenty programowe my mamy niezmienne, prawda? Będzie korekta, dla nas, czy zawsze, zmiana, dla jeśli nas o program. zawsze głównym azymutem jest człowiek i będziemy chcieli budować taki solidarny republikański system, który człowiek, to od czterech dumnie, lat ale, e, który w człowiek, budujemy? Panie, Panie ministrze. budujemy. No właśnie nie, każdy człowiek, dlatego, tak, tak, że minister, podkreślamy nie, równość wobec prawa, równość e, możliwości. Ale niektórzy ludzie w pandemii się domagają czegoś, więc pytam, tak, no więc, czy ten człowiek, który się domaga, będzie zadowolony? Konkludując na bazie pomysłów, dyskusji, które będą w Katowicach wypracowane, zostanie stworzony precyzyjny program Prawa i Sprawiedliwości, który zaprezentuje w kampanii wyborczej jesienią. Niedoinwestowana budżetówka może liczyć na poprawę swojego losu? Są tacy pracownicy, na przykład <tryk> pracownicy socjalni? No oczywiście jest wiele grup e, i społecznych, i zawodowych, e, które mają oczekiwania, słuszne oczekiwania wzrostu wynagrodzeń. To jest kwestia zaległości wieloletnich. My staramy się sukcesywnie podnosić wynagrodzenia e, wszystkich grup zawodowych. No, też muszę zwrócić uwagę na podniesienie płacy minimalnej. Na początku naszej kadencji ona wynosiła 1000, 750 zł. dzisiaj wynosi 2250. Ja kończymy, to ja pytam o przyszłość. W związku z tym, ale w związku z tym ten proces oczywiście będzie trwał i nasze programy zmierzają do dalszego rozwoju Polski i podnoszenia wynagrodzeń. 17% PIT jest przesądzony? Oczywiście, że tak. Jest to jedna z naszych deklaracji i zobowiązań. Od kiedy? Zostanie w tej kadencji jeszcze na pewno ta ustawa przyjęta i uchwalona. Dziękuję bardzo. Minister Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Beata Michnicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.